Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaszczepieniach matki Jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, by się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj, tak jak było we wstępie, świętujemy urodziny Matki Bożej. I to jest ważny dzień urodziny każdego człowieka. Ta data towarzyszy mu przez całe życie. I z tą datą związane jest też wiele rzeczy, które potem w tym życiu są ważne. Wiemy o tym dobrze. I to świętowanie, tak jak w przypadku naszym, naszych bliskich, nas samych, powinno być właśnie połączone z tym, żeby również temu, którego święto się obchodzi, czy też rocznicę urodzin, przynieść, ofiarować jakiś prezent. Warto to zrobić. Warto pamiętać, żeby zawsze coś ze sobą mieć. I co my, jako wierzący, możemy ofiarować Maryi? Co my możemy zrobić? Możemy ofiarować stuchowy sposób, no bo fizycznie to nie bardzo. Możemy oczywiście gdzieś udać się do jej sanktuarium, pomodlić się w miejscu szczególnym, czy w naszym mieście, czy w okolicach, czy chociażby w hełmie, w uroczystościach, które się odbyły, czy odbywają, czy też w wąwolnicy ludzie pielgrzymowali. Możemy fizycznie się zjawić w miejscu, gdzie dokonuje się wiele rzeczy. Może w naszej katedrze lubelskiej, przy jej obrazie. Ale możemy dać też ten duchowy prezent w taki sposób, że będziemy po prostu naśladować ją w naszym życiu. Będziemy przede wszystkim wypełniać wiernie słowo jej skany. Zróbcie cokolwiek wam powie Jezus. I to jest piękny prezent, taki, który możemy ofiarować dla niej. Oczywiście będzie to też zbawienne dla nas, bo robiąc to, co Jezus nam mówi, idziemy pewną drogą ku Niemu, ku tej wiecznej szczęśliwości, ku wiecznemu zbawieniu. Więc pamiętajcie o tym, siostry i bracia, proszę was, że taki dzień urodzin wiąże się z daniem prezentu. I trzeba to zrobić. Pośrednio jest to też dla mnie samego prezent, bo ona zawsze troszczy się o nas i pokazuje tę drogę wierności Jezusowi, jego nauce. Więc to taki też pewien trud poznawania tej nauki, rozważania nauki Jezusa, wprowadzania w swoje życie jest też prezentem dla niej, który możemy dać. Drodzy moi, jeszcze jedno chciałem dzisiaj powiedzieć. Maryja przyszła na świat w konkretnej rodzinie. Apokryfy mówią o tym, że i Joachim, i Anna byli w podeszłym wieku i nie mogli mieć potomstwa. I je wymodlili. Narodziła się córka, która została potem dana na służbę przy świątyni. Tam się zajmowała razem z innymi dziewczętami. Dziećmi w sumie, modlitwą, też pracą przy świątyni, dbaniem
o pewne porządki. Chodzi mi o jedno, ona wzrastała w atmosferze modlitwy. Wzrastała w atmosferze wierności Bożemu prawu, w atmosferze wiary w Boga. Patrząc też na przykład swoich rodziców. I moi drodzy, no właśnie, tak też patrząc na dzieci, które są w szkole, patrząc na młodzież też, która jest w szkole, tak sobie czasem myślę, zwłaszcza w moich klasach maturalnych, ile tych dzieciaków, tych młodych ludzi wzrastało w atmosferze modlitwy, wiary, praktyki. Widać to. To bardzo dobrze widać, zwłaszcza po dzieciach w podstawowej szkole, w tych pierwszych klasach. Młodzi ludzie później nabywają już pewnych zdolności, żeby aż tak jasno nie pokazywać tego, co gdzieś tam w domu jest przekazywane, mówione. Ale to trzeba dzisiaj też powiedzieć, że ta jej decyzja, powiedzenie tak, mimo jakiegoś tam nawet może wahania, jakiejś niepewności, jakiegoś takiego też może wewnętrznego strachu, który miała ta młoda dziewczyna w momencie, kiedy staje przed nią Boży posłaniec, potrafiła powiedzieć, niech mi się tak stanie. I to się nie wzięło znikąd. To była właśnie konsekwencja. Po pierwsze Bożego działania, Bożej łaski, ponieważ On ją wybrał, przygotował do tego, a po drugie tej atmosfery, w jakiej wzrastała i w domu rodzinnym, i w tych wszystkich rzeczach, które jako dziecko doświadczała. I moi drodzy, to pytanie musi być postawione dzisiaj o tę atmosferę wiary i modlitwy w moim domu. Co ja dzieciom przekazuję? Bo jest tu sporo też starszych osób. Co ja wnukom przekazuję? I może jak ja to robię? Czy może tak do wiary zachęcam, że ich zniechęcam? Czy może jakimiś nakazami? Może jakąś siłą wręcz? Wiem, że tak czasem ludzie w emocjach postępują. Mi też czasem się zdarzy w emocjach pewne rzeczy powiedzieć, które potem nikogo do Chrystusa nie przyprowadzą, a wręcz go odepchną. No ale właśnie tej formy mówienia o Chrystusie, o wierze naszej, tego pokazywania pokornego, cichego, codziennego mojej wiary wobec dzieci, wnuków, tej mojej modlitwy, którą zanoszę w ich intencji, by oni przynajmniej w pewnym sensie żyli wiarą w taki sposób, jaki ja żyję, potrzeba nam bardzo. I tej troski o ich zbawienie, tego zwykłego słowa i rozmowy, że to wszystko, co robię, może w niewłaściwy sposób, może w złej formie, jest po to, abyś ty mógł wierzyć i w konsekwencji to, żebyś mógł w swoim życiu iść tak przez nie, aby dojść do zbawienia, do wieczności, w szczęściu. I to jest piękna troska. Ale moi drodzy, no właśnie potrzeba nam takiego zastanowienia się także o ten nasz dom rodzinny, czy też dom rodzinny waszych dzieci, czy wnuków. Jak tam to wszystko się odbywa? By w pełnej miłości wyrazić troskę o to, aby to rodzinne, małżeńskie życie przebywało, czy też było w ogóle w atmosferze wiary, modlitwy, w atmosferze troski o praktykę, o sakramenty, by te dzieci już od małego wiedziały, że Eucharystia niedzielna, czy też świąteczna jest najważniejszym wydarzeniem dnia dla rodziców, dla dziadków. I by razem w ten dzień, jeśli tylko jest możliwość taka, przyjść tutaj na Eucharystię razem z dziećmi, razem z wnukami, by też modlić się razem, by rodzice na oczach dzieci razem byli u sakramentu, czy spowiedzi, czy komunii. To naprawdę owocuje. Więc to pytanie trzeba sobie stawiać i pragnąć, jeśli gdzieś coś jest nie tak, bo dzisiaj ten świat widzimy, jak na naszych oczach porzuca wiarę, także w naszym kraju odchodzi świat niewiary, świat jakiś wręcz
pogańskości. Trzeba nam w tej sztafecie pokoleń zadbać o to w stopniu najbardziej takim możliwym do spełnienia przez nas. Zatem ta zachęta i to słowo niech wam towarzyszy dzisiaj. I też taka refleksja, co ja mam zrobić dla tych ludzi młodych, aby oni uwierzyli. Niedawno w poniedziałek mieliśmy takie szkolenie w szkole naszej, w naszym liceum, w którym właśnie była mowa o tym, żeby motywować nie przez negatywne komunikaty, tylko przez pozytywne. Co ja mogę zrobić, abyś ty lepiej potrafił, bardziej, mocniej, żebyś ty lepiej mógł pewne rzeczy robić, a nie mówić, że co ja z tobą mam, jaki ty jesteś zły, ile razy tak będę ci powtarzać, ile cię będę prosić, jak długo jeszcze. No to raczej nie pomaga, a wręcz odwrotnie. Wiadomo, emocje emocjami, no ale słowo, które mówimy, zwłaszcza do ukochanych, może pozostać w nich na zawsze, do końca ich życia. Dlatego trzeba takiej rozwagi, trzeba takiej też rodzicielskiej miłości do tego, też miłości dziadków, do tego, żeby motywować w sposób dobry i z miłością. Także to, co dzisiaj się dokonuje, to nasze świętowanie i takie właśnie, taka właśnie refleksja może będzie pięknym prezentem na urodziny Maryi.